Okej, witamy w Świnoujściu. Jesteśmy już na miejscu, stawiliśmy się, mamy fajną miejscówkę. Tam jest początek. Idę do sklepu jeszcze kupić kawałek mięsa, nie mięsa. Jutro na obiad. Muszę jeszcze tylko obadać, gdzie tu jest jakiś kibel. I zaczynamy pauzę. Więc co, miłego weekendu chyba życzę. I widzimy się przy wjeździe na prom. No i witam kolejnego dnia. Jest niedziela. Byłem się przejść, zobaczyć jak to wygląda. Tutaj muszę przyjść się później zaawizować. Będę płynął TT Line. Fajny statek. Co wam powiem? Podoba mi się. Coś innego niż ten. Tutaj, tam już stoi jedna bestia, już jest ładowana. Możecie zobaczyć. Tutaj chyba po prawej jak szłem, będzie jeszcze jedna bestia stała. O, tutaj stoi jeszcze jedna bestia, za chwilę. O, Unity. Tam stoi kolejna bestia. No, powiem wam, że coś innego. Coś fajnego. Idzie się przyzwyczaić. O, gdzie jaka bestia tam? Są Unity. Dwa statki. I co? Idziemy do auta. Jakieś śniadanko. Byłem na toalecie. Aut stoi tutaj w pytę, jak to się mówi. Żebym wiedział, to bym sobie stanął tutaj bliżej, ale wiecie, pierwszy raz tu jestem, stanąłem tam dalej. Też mi się nic nie stanie, jak się przejdę. Dla mnie to żaden kłopot. Polaków dużo. Dogadałem się. Mniej więcej wiem, o co chodzi. Jeszcze mamy jeszcze ładnych kilka godzin do odlotu z Polski, jak to się mówi. Wiadomo, że płyniemy, ale odlot z Polski. Więc jeszcze idziemy poleżeć, jakieś filmy pomontować. Bo dziś niedziela. O, tutaj będę tędy przejeżdżał. Zobaczcie, ja odstoisz nad tym multum. I co? Do zobaczenia później. No i w końcu dochodzimy do auta. Stoimy i my. Nie, to nie jest kolejka, to jest parking. I co? Tak jak mówiłem. Idziemy sobie szykować śniadanko. Jeszcze obejdziemy naczepkę. Oczywiście obchodziłem naczepę już. Że nic tu się nie stało. Ale przejdziemy jeszcze razem. Zobaczymy. Plomby są? Są. No i co? Jak mówiłem, do zobaczenia później. Ok, znowu jestem tu w tej agencji. Idę się zaawizować na statek. No i tak, mamy wszystko. Tu mamy wypisane. Jeszcze muszę żółte tablice nakleić na auto. I jeszcze dziś mi gościu powiedział, że jak na złość dzisiaj mają jakiś tam nalot służby, mogą mieć kontrolę. Jak zobaczą moje żółte tablice, to mogą mnie ściągnąć do kontroli. No oczywiście ja tam się nie masz się czego bać, tylko chodzi sęk w tym, że mamy tylko godzinę na wjazd, bo będę wjeżdżał na pauzie. Jak mnie ściągną na bok, no to będzie chujnia. Ale zobaczymy. Nie ma się zbytnio czym przejmować. Idziemy jeszcze nakleić tą naklejkę z tyłu na naczepę. Z przodu mam włożyć za szybę. I to, czekamy do 23. Pakujemy się na goście i płyniemy do Szwecji. Troszkę jestem podekscytowany, wiecie. Jeszcze w sumie nie płynąłem nigdy statkiem. Nie licząc kajaków. Ale w sumie to nie to samo, nie? Ale podobne, no. Woda to woda, jak to się mówi.
No i naklejka naklejona. Niech mają. Wiedzą, że to coś niebezpiecznego. Przynajmniej jedna korzyść jest taka, znaczy nie korzyść jest taka, że mogą mnie ściągnąć do kontroli, ale korzyść jest taka, że będę jeden z pierwszych ładowany ze względu na to, że mam niebezpieczne substancje, więc może to i dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co, kochani? Zaczynamy. Wjeżdżamy, jedziemy na prom wjeżdżać. Tak nam kazali. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jest 23.12. 23. I tak się miałem podstawić, więc lecimy. To wiecie, to jest taki dziewiczy wjazd, bo ja jeszcze nie wjeżdżałem na takie statki, na takie coś. Zobaczymy. Zobaczcie, tak jak ten po prawej, no złożył lusterko, a temu po lewej już się nie chciało, chociaż stoi na, może nie jest jakiś strasznie wąskawy przejazd, no ale ciężko już było to złożyć, nie? No i gdzieś muszę tutaj wjechać, tak? A, podjedziemy pod tą stronę. I dalej nie wiem, czy mam tam iść, czy mam tam nie iść, o co chodzi. Za chwilę się podejdę, zapytam. Gdzie oni są wszystkie? No, czekajcie. Gdzie pani? Jedziemy na 11. Dzień dobry. Ja wiem, że pan ma inną linię, ale tam nie pojedziemy, a nie zjechali jeszcze z kraju. A dobra, to ja i pierwszy raz ja nie wiedziałem, okej. Okay. Dobra. Czyli tu od razu na 11, tak? Na 11 jest tam na zielonym tle. Okej, okay. Dobra. No więc, tak jak widzicie, no, pierwszy raz i człowiek się uczy, tak? To jedziemy na 11. Jeszcze nie zjechali, a ten mi wcześniej w biurze mówił, że ja mam być już o godzinie. No. To jedziemy się podstawić na 11. Strasznie to wąsko tutaj. Wszyscy tak jadą, tak stają, no to dojedziemy i my, panie.
No i będziemy czekać, tylko nie mogę gasić auta, nie? Bo wjeżdżam na pauzie i nie mogę gasić auta. To co, widzimy się, jak będę wjeżdżał dalej. No i tak, wpuścili nas, ale chuj z tego, jak już mam pojebane czasy, wszystko pojebane. Ach, tam szkoda gadać, w pizdu, cały zjebany tydzień będzie, na chuj tam. Już nie powiem przez kogo, ale chuj w dupę z taką robotą. Tam kurwa mać. Później będą mnie Niemcy jebać za to w pizdu, że rozpocząłem. Teraz muszę znowu zakończyć, zrobić dziewiątkę na tym i chuj tam, kurza twarz, no. Ale widzicie, to jest tak, jak się jest gdzieś pierwszy raz. Ten, nie powiem, w biurze powiedział 23:30 maksymalnie, żeby pan wjeżdżał, bo pan jest z niebezpiecznym ładunkiem, będzie pan pierwszy wjeżdżał, jeden z pierwszych. Ta na tym, słyszeliście co powiedziała. Tu wjechać pod 11, bo tam nie ma miejsca. I chuj wziął godzinę, no. Ale się zagotowałem. Cały tydzień zjebany. I cały przyszły weekend zjebany. Na chuj tam. W pizdu. Coś się jeszcze pojebało tutaj z tym. Kazał mi jechać na wierzch. Zobaczymy. Jakby luksusowo. Nie będę tak chodził z telefonem jak debil. Pokażę tylko kawałek. No i odpływamy z Polski. Kiedy wrócimy? Nie wiem, bo już będę płynął do Niemiec później. Zobaczymy. Oczywiście wcale nie trzeba iść do kabiny, bo zajęcie jest na całą noc. Jak ktoś ma pieniążki i ochotę. Ale to nie dla mnie. Idziemy do kabiny.
Ok, nie wiem jak mnie będzie słychać. Witam kolejnego pięknego dnia. Już bliżej Szwecji jak Polski. Wiem, że delikatnie piździ, wyszłem zapalić. Nie wiem czy wy to słyszycie czy nie, jak wiatr kula. Więc nie będę się tu zbytnio rozgadywał. Pogadamy jeszcze chwilę z kabiny. Ale zobaczcie jaki piękny widok, piękne morze.